i jesteśmy w końcu na stadionie, na którego otwarcie czekano prawie 2 lata. Lechia Dzierżoniów już jedno spotkanie tutaj na tym obiekcie rozegrała. Było to w ostatnią sobotę, kiedy to zespół z Dzierżoniowa rywalizował w rozgrywkach 4. Ligi Dolnośląskiej, przegrywając tutaj 1-2 z rezerwami Chrobrego Głogu. Dzisiaj oficjalne, uroczyste otwarcie, dzisiaj mecz towarzyski, dzisiaj gospodarze zmierzą się z zaprzyjaźnioną ekipą Zagłębia Lubin w takim oto składzie. Będą chcieli zacząć mecz zawodnicy prowadzeni przez trenera Waldemara Fornalika, który no jak burza idzie po boiskach Ekstraklasy. Zespół gospodarzy dzisiaj tutaj również chce zagrać maksymalnie najsilniejszym zestawieniu i Paweł Sibik taką oto jedenastkę wyprowadzi dzisiaj, wypuści do gry na stadionie w Dzierżoniowie. Było zdecydowanie niższej jakości jak to, które nam dzisiaj świeci nad Zieloną Murawą w Dzierżoniowie. Teraz jednak błąd przy tym wyprowadzeniu piłki i od razu pierwsza bramka. Dość szczelnie i skrupulatnie pilnuje dostępu pod własnego pola karnego. Teraz kolejna szybka akcja, dośrodkowanie, tam trochę zamieszania w polu karnym. Do czasu skoncentrowanym szukać takich właśnie podań jak teraz. Okazja dla gospodarzy. Przygotowanych wcześniej taktycznych prób zaskoczenia rywala teraz. I gospodarze już próbują stworzyć kolejną sytuację pod bramką. Myślę, że teraz już tylko próba strzału na bramkę właśnie Kruka. Teraz chociaż jeszcze przez chwilę tutaj niebezpiecznie i bardzo nieudana próba strzału. No, raczej spodziewałem się bramki. Punktem honoru jest zagrać tak, by strzelić gola, by nie dać sobie strzelić bramki indywidualnych, ale także tych taktycznych, zespołowych. Teraz ładne przejęcie piłki, już Bohar w polu karnym, dobre zagranie na drugą stronę pola karnego. Teraz jeszcze jedna piłka w szesnastkę i znowu świetnie skraca pole gry Szady wyskakuje i ratuje zespół przed stratą gola, tak jak teraz przed tym. Przegra za chwilę pewnie tę piłkę, właśnie tak to zrobił. Jest okazja, no i teraz już nie ma opcji, piłka w bramce. Lechi na to by wróciła do ustawienia, chociaż teraz kolejne wstrzelenie piłki w pole karne i Szady raz jeszcze. W polu karnym krótko na jeden kontakt i od razu gol. To po to, by tu znaleźć jeszcze odrobinę dla tej przestrzeni i czasu na akcji takim jednym, ale za to odważnym wejściem. To często kończy się, podając piłkę do swojego obrońcy, zrobił to w taki sposób, że Popielec po prostu ją szybko odzyskał. Teraz słupek i uderzenie po raz wtóry. 5-0. Nie zaryzykują takiego zagrania właśnie. Proszę, tu jednak wciąż to jest ta... Kolejny pomysł, bardzo ciekawy sposób rozegrana akcja, szansa dla dzierżoniowskiej drużyny na to, by strzelić gola, no i zabrakło tutaj odrobiny precyzji. Tam też trzeba będzie włożyć w tym spotkaniu sporo wysiłku. Proszę zobaczyć, prostopadłe, świetne zagranie, no i kapitalnie też radzi sobie Filip Smolak. No, przed nami już ta obiecana sesja rzutów karnych. No to zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku tego uderzenia. I trafia w słupek! No proszę, nadal 1-0. A to oznacza, że oczywiście w tym momencie, w tych jedenastkach prowadzą gospodarze. Druga seria rzutów karnych. I druga szansa na bramkę. No a jak to będzie wyglądało? 2-0. Wielkie brawa za tą próbę. Na pewno tutaj warto pochwalić za nerwy, za ten moment, w którym ta zimna krew cały czas pozostała zimna. 2-0, druga seria i zobaczymy, jak teraz goście. A i proszę! Brawo! To oznacza, że nadal mamy 2-0. I trzecia seria rzutów karnych za chwilę. Olala, co tutaj nam się zaczyna dziać? W meczu oczywiście Zagłębie zdecydowanie lepsze. Wygrało od 6-0, ale w tej serii jedenastek na razie trzecia seria, trzecie uderzenie na bramkę. Ciarkowski.
No, ciekawy jestem, czy ten też nie pomyli się. O, pod poprzeczkę. Pewnie 3 do 0. Tym razem strzelcem tej bramki jest zawodnik z numerem 7, Ciarkowski Michał. No, a my za to będziemy oglądać trzecie już uderzenie zawodników z Lubienia. Pierwszy w słupek, drugi obroniony przez bramkarza. No, a to oznacza, że ten celny strzał musi być, bo inaczej skończy nam się rywalizacja. 3-1. Czwarta seria rzutów karnych. Czyżby ostatni strzał w tym konkretnym spotkaniu? Może to za chwilę być faktycznie prawda. 3-1, czwarta seria. I gol! Gol, który kończy nam już w sumie rywalizację. Choć sądzę, że zawodnicy tutaj będą strzelać do końca. To czwarte trafienie gospodarzy. Normalnie już pewnie byśmy zakończyli strzelanie. Tutaj już pewne jest, że Zagłębie nie będzie w stanie wygrać tego konkursu rzutów karnych, bo tak to chyba trzeba byłoby nazwać. No ale zobaczymy, jakim wynikiem się to zakończy. Ajajaj! No prawie to się udało obronić. Tak czy tak 4-2 i ostatnich dwóch zawodników, którzy za chwilę uderzą na bramkę. Na razie jest stuprocentowa skuteczność gospodarzy. Czy taką zakończą ten mecz? Tak jest! A więc Lechia Dzierżoniów kończy rywalizację w tych rzutach karnych ze stuprocentową skutecznością. No a goście z Lubina na razie mają dwa trafienia i dwukrotnie też jedenastek nie wykorzystali. 5-2 czy też 5-3? Gramy towarzysko, więc strzelają wszyscy. Normalnie ten mecz zakończyłby się w rzutach karnych po czwartym trafieniu. A i jest też pewnie wykonana jedenastka. To oznacza, że 5-3 wygrywają w rzutach karnych gospodarze.